komendancie główny, dostojni goście, szanowni kombatanci. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym w historii placówki Straży Granicznej w Zbereżu. Historii nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej, ale również w historii całej naszej formacji. Dzisiaj bowiem w 72. rocznicę pamiętnej bitwy pod Wytycznem nastąpi uroczyste nadanie tutejszej placówce imienia generała brygady Wilhelma Orlik-Rykemana. Cieszę się, że tak w dostojnym gronie, w ten symboliczny sposób oddajemy cześć i honory ostatniemu dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza. Korzystając z okazji, wyrażam słowa serdecznego podziękowania panu Andrzejowi Orlik-Rykemanowi, wnukowi generała, oraz prawnukowi panu Aleksandrowi Orlik-Rykemanowi za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w dzisiejszych uroczystościach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt nadania imienia. Na podstawie paragrafu 12 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 września 1996 roku w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion, Dziennik Ustaw z 1996 roku, numer 113, pozycja 541. Na wniosek komendanta placówki Straży Granicznej w Zbereżu z dniem 30 sierpnia 2011 roku placówce Straży Granicznej w Zbereżu nadaje imię generała brygady Wilhelm Orlik-Rykemana. Mamy dziś zaszczyt uczestniczyć w uroczystości nadania imienia generała Wilhelma Orlik-Rykemana placówce Straży Granicznej w Zbereżu. Zgodnie z niepisaną tradycją patronami naszych jednostek zostają bohaterscy dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza. Nieczęsto jednak zdarza się, by placówka otrzymywała za patrona postać tak niezwykłą jak osoba generała Orlik-Rykemana, który uosabia to, co najlepsze, najwspanialsze w tradycji polskiego narodu, polskiego wojska i polskich formacji granicznych. Generał Wilhelm Orlik-Rykeman pochodził z Lwowa. Był jednym z pierwszych polskich harcerzy, którego zastęp powstał u zarania tego ruchu. Działał w niepodległościowym Zarzewiu, a z chwilą wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polski, gdzie walczył w sławnym 6. Pułku Piechoty. Od chwili odzyskania niepodległości brał udział w walkach o rodzinny Lwów, a w wojnie polsko-radzieckiej 1920 roku został jednym z pierwszych dowódców polskiej broni pancernej, obejmując komendę nad 1. Pułkiem Czołgów. Służbę ojczyźnie kontynuował na stanowisku szefa sekcji broni pancernej w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Do Korpusu Ochrony Pogranicza generał Rykeman trafił w grudniu 1938 roku, zaś 31 sierpnia 1939 roku został dowódcą KOP-u. Po inwazji 17 września, mimo zaskoczenia sowieckim atakiem, potrafił zgromadzić większość podległych sobie żołnierzy i forsownym marszem wyprowadzić ich z zasadzki, jaką stanowiły wówczas Kresy Wschodnie. Wygrywając kolejne bitwy, zaprzeczał twierdzeniom sowieckiej propagandy o upadku państwa polskiego. Przeprowadzona pod jego komendą ostatnia bitwa KOP-u pod Wytycznem była zaś pokazem odpowiedzialności dowódcy. Wygrawszy pierwsze starcie z czerwonoarmistami, ale nie mogąc przejść do natarcia, generał wycofał i rozproszył swoje siły, nie tylko oszczędzając życie żołnierzy, ale przede wszystkim dając im na koniec walki poczucie sukcesu i wiarę w sens dalszego oporu. Jednocześnie udowodnił wkraczającym czerwonoarmistom, jak prawdziwe są słowa ambasadora Grzybowskiego, że państwo trwa, póki walczy żołnierz. Andrew Orlik-Rykeman. Andrzej
jestem generał Wilhelm Orlik Rückemann, jest moim dziadkiem w dalszym ciągu i ojciec mojego ojca. Proszę Państwa o cierpliwość, jeśli chodzi o moje braki językowe po polsku, ale postaram się wyrazić parę słów tutaj w imieniu naszej rodziny, ojca i mamy mojej i mam ze sobą mojego syna, Aleksander. I jesteśmy bardzo dumni z możliwości, żeby brać udział w tej ceremonii. Jesteśmy bardzo dumni z mojego dziadka i naprawdę myślę, że dziadzio, w tym momencie jesteś bardzo zadowolony, że wszystkie wysiłki się opłaciły i marzenie o wolności polskiej dzisiaj się sprawiło dzięki wszystkim przyjaciół tutaj. Więc jeszcze raz dziękuję i cześć pamięci generała Rückemanna.